Jesteśmy już. Witajcie, kochani. Dzisiaj ze mną Ewelina, która przyjechała po pierwsze na kawkę, a po drugie po co, powiedz, Ewelina? Zrobić piękne i indywidualne buty z mistrzem Majkiem. Bardzo się cieszę i tym bardziej, słuchajcie, że pradziadek Eweliny był szewcem, słuchajcie. To co, zaczynamy? Dobrze. Ale ja muszę powiedzieć już teraz, że Ewelinie świetnie idzie to oblepianie, bez zbędnego zastanawiania się, czy wyjdzie, czy nie. Po prostu trzeba próbować, tak? Tak, dokładnie. Bo co, czyni mistrza? Czyni mistrza. No właśnie, dokładnie. Dobrze, ty ołówek masz, a ja nie mam, czy ty byś mi pożyczyła może swój? Jasne, proszę, królu Majku. O kurde, słuchajcie, zobaczcie na to. Król magii, korona, ołóweczek jak na wypasie. Dobrze, zaczynamy rysować nasz model. Zaczyna się proces tworzenia. Co jest chyba najpiękniejsze, tak? Czy podoba Ci się to? Bardzo mi się podoba, strasznie się tym jaram. To będzie piękny, czarny, licowy bucik z klamerką, z takim wyjątkowym czubkiem, troszeczkę w kształcie serduszka. O, dziękuję, nie wiem, na co się skusić. Nie. Mini knoppers. Wszyscy lubią mini knoppersy. Czyli co, rysunek mamy, teraz tworzymy szablony. Jak Ci minie czas? Cudownie. No to super, cieszę się bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, jak lecimy. I kolejny krok, troszeczkę skaleczyliśmy formę, ale plaster dostała, tak. Także płakać nie będzie, wszystko może się zagoi. Słuchaj, umknęły nam te chwile, słuchajcie, dużo jest takich rzeczy właśnie, ale bardzo się cieszę, ponieważ no czuć, że Ewelina po prostu to czuje, jakby kopyta mówią do niej, uśmiechają się, ona do nich, wspomnienia wracają, dziadek, to jest fajne, słuchajcie. Jest fajnie i sentymentalnie. Tak, i to jest, słuchajcie, najfajniejsze, że takie osoby właśnie zjawiają się u mnie i bardzo mnie to cieszy. I jak się grzeje? Świetnie. No to jest takie fajne. Ale wygląda fajnie. Ale chyba się zepsuło. Natomiast no. My tutaj jedziemy z próbami. Pierwszy raz, tak? Tak. Powiedz naszym widzom, żeby nie było. Tak. Totalnie pierwszy raz. Tak. Ale już te próby były tutaj zrobione i... I co wyszło, to wyszło. A chodź przygoda. No i bardzo dobrze, słuchajcie. Ktoś kupuje, to tak zawsze patrzę, żeby to było równiusieńko. Jestem taka po prostu perfekcyjna. Teraz widzę, jakie to jest trudne. Otóż to. Fajnie, że zdążyłem to nagrać. Właśnie taka jest prawda. No i super. Proszę, pokaż, co tam masz. Odpoczniemy. I zabierzemy się. Tak. Coś zjemy. Jesteśmy po przerwie. Pomalutko. Proszę, proszę, proszę. Proszę wolniej. Czyli? Tak, musisz jak najbardziej przez środek. Ja je sprawdzam, nagrywam to przy okazji, więc proszę, postaraj się. Prawie, prawie, prawie. Jesteśmy na etapie zawijania. Które, powiem szczerze, pięknie idzie, brawo. Zobaczcie, niby pierwszy raz. Dobry nauczyciel. A, dziękuję, dziękuję. Musimy nagrać to, zawijamy. Jak Ci idzie? Rewelacyjnie. Jak się czujesz? Wszystkie palce jeszcze całe. Ale czuję się cudownie od rana, nic się nie zmieniło, jest tylko lepiej. No super. Czyli choleweczki, które Ewelina świetnie zawinęła, podążają w jej kierunku, ponieważ ona tylko marzy o tym, żeby je trzyć. Czy to prawda? Tak, oczywiście. Czuję się jak na lekcji techniki, plastyki i treningu cierpliwości, dosłownie. Ale jest super. I przyjadę jeszcze raz. Jesteśmy już daleko, słuchajcie. Przyjechał piękny GTR, którego można nagrać. Ładnie. To jest naprawdę ładny samochód. Jesteśmy na etapie montowania naszej podszewki. No i dzień się kończy pomału. To odważne się odnalazło. Brawissimo, a jednak widzisz, da się. Jezu, widzę, jak ładnie. No, proszę bardzo. Lubię to właśnie, kiedy jednak się pokonuje te bariery, te granice, kiedy mówi się... Nie jestem z ciebie dumna. Pięknie. Udało nam się. Nic się nie udaje, po prostu ciężką pracą zrobiłaś to. Tak. Hello. Jak idzie praca? Halo. Jak idzie praca? Okej. I tak, mamy już, słuchajcie, podszewkę, mamy cholewkę. Wkładać i montować podszewkę do przepięknego modelu. Proszę bardzo. Mm.
No i tym oto sposobem dotarliśmy do końca dnia pierwszego. Już widać, że będą piękne słońce. To jest piękna sprawa. A jeszcze nie są skończone. Także zobaczymy jutro. No więc chciałam tylko powiedzieć, że po prostu było super. Na pewno chętnie tutaj wrócę i po prostu jeśli ktoś jeszcze nie zna Majka, to koniecznie wejdźcie na jego profil, bo jest to super człowiek, artysta, po prostu brak mi słów naprawdę, żeby to opisać. Dosłownie. I jeszcze skromny. Jeszcze skromny. Boże, dziękuję bardzo.